Krzysztof Cieluch, poprowadziliśmy drużynę Józefki Chorzów do nietypowego meczu pucharowego z reprezentacją Śląska Rozbojów, która wygrała 2-1. Śląska Pytanka? No, bez wątpienia, nie ma o czym tutaj mówić. Myśmy grali wiosną sparing, który tak dość spokojnie wygraliśmy i na pewno jest to spore zaskoczenie dla nas wszystkich. Natomiast no, nie ma się co oszukiwać, myśmy przez pierwsze 20 minut to byli gdzieś na innym stadionie. Paków nie było w ogóle na meczu. Trzeba sobie powiedzieć wprost, że nie wiem, czy trema, czy sparaliżowani tym, że tam było kilka fajnych nazwisk w drużynie reprezentacji. Natomiast wyglądało to z naszej strony po prostu no, źle, no, nie ma co tam się oszukiwać. Czy ta ilość widzów, bo dzisiaj było około 200 ludzi na meczu, to jest taka u was norma, czy na ten mecz przyszli kibice zobaczyć? Nie, no, myślę, że ponad setka osób chodzi do nas na mecz. Regularnie. Drugi połowie graliście już zdecydowanie na połowie przeciwnika. Bardzo dużo strzałów i bardzo mało celnych uderzeń. Tutaj no, dużo było poważnie w tym spotkaniu. Ten mecz to zupełnie się nie potoczył tak, jak powinien. Myśmy w drugiej połowie, ja wiem, czy byliśmy na połowie przeciwnika, no może mieliśmy więcej sytuacji bramkowych niż w pierwszej. Natomiast no, byliśmy źle, no, całe spotkanie graliśmy źle. Zresztą przed meczem tutaj też chłopaków ostrzegałem troszeczkę, że może być to nie do końca po naszej myśli spotkanie. Że mieliśmy swoje problemy, począwszy od, że tak powiem, przygotowania do tego meczu. Co zresztą było widać po ilości zawodników, którzy gdzieś tam nie wytrzymali tuż tego spotkania. Kończąc na tym, że no, linia obrony dzisiaj mocno była rozsypana. Jeden zawodnik pauzował za kartki, inny jest kontuzjowany. No i to się mocno odbiło. Myślę, że ta dwójka zawodników przede wszystkim by zmieniła mentalnie tę drużynę. Bo myśmy dzisiaj, tak jak powiedziałem, przez pierwsze 20 minut w ogóle nie byli na meczu. Adrian Lapierala ma na swoim koncie tytuł wicemistrza Europy Juniorów, tytuł mistrza Europy Juniorów i awans do drugiej rundy Pucharu Polski z Śląska Rozbojów. Co najbardziej cieszy? Chyba to spotkanie dzisiejsze. Cieszymy się, że przeszliśmy pierwszą rundę. Fajna ekipa się zebrała. Oby tak dalej. Czekamy na następnego przeciwnika. Rzut wolny dorzucony na drugi metr, na długi słupek i można powiedzieć pilka marzenie. Trenowane na treningu, wypracowane w treningu. Cieszymy się z gola. To było prowadzenie na 1-0. Cofnęliśmy się trochę, czekaliśmy na swoje szanse. Wykorzystaliśmy rzut karny, mieliśmy 2-0. Mecz pod kontrolą. Szkoda w drugiej połowie bramki, że straciliśmy, bo trochę to nerwowości wprowadziło, ale cieszymy się, dowieźliśmy wynik do końca. Od niektórych zawodników drużyny przeciwnej byliście starsi o 2 razy. Można powiedzieć, że moglibyście być ojcami tych zawodników, którzy grali przeciwko wam. Ja się z taką drużyną młodych zawodników, którzy są szybsi, sprawniejsi, ale piłkarsko pokazaliście, że doświadczenie i rutyna robi swoje. Na pewno, ale niepokojące jest to, że my jako już doświadczeni spokojnie sobie biegaliśmy, wybiegaliśmy te 90 minut, a przeciwnika łapały skurcze. To jest bardzo niepokojące i tu się martwimy o przeciwnika. Czy macie jakiegoś rywala, marzenie na następną rundę? Nie, czekamy na kolejnego rywala. Co los da, to nie będziemy wybrzydzać.